Trochę więcej trzeba dołożyć. Mam mało szansę, żeby całą reklamę. Gorący klej, mamy po to, oczywiście pewnie wszyscy wiedzą, że jest bardzo gorący, trzeba uważać, ja się dzisiaj położyłam dwa razy. Niepotrzebnie chyba. Pomogę, ja pomogę, bierzemy więcej. Jeszcze raz, bierzemy więcej siana, tak w garść, żeby tego było tak dużo. Jak jest za mało, to proszę się. Mariola, nie oszczędzaj, ściany za darmo. Proszę bardzo. Jeszcze raz, bierzemy w garść. Tak, wkładamy sobie dłużej. O. I Mariola, żeby dwie ręce. I jeszcze raz. Nie chciała, ona myślała, że to jest sklep. Wyjdziesz, to ci już wyszła. Normalnie tak jak codziennie w domu. Korzystamy, łamiemy i już jest, tak? Nie wyszło z jednej strony trochę za grube, więc to jest wszystko. Ja nie wydaje tak oszczędnie tego świata. Dzień dobry. A to jest jeszcze nie panosy, bo... Chwileczkę, moje jajka wyrzeczały o... To się napaczą, chyba. I opada kleje na jajku. A on ma jeszcze 4 rzeczy dla ci pogrzeb, jak ta... Na pewno i ten... Tak? I... Jak ktoś ma ochotę sobie jajko pooklejać, to naklej. Zapraszam, można sobie poprzeczyć sobie tutaj takowe cekinki. Mam nadzieję, że wam się podobały. Macie do domu pianuszki, kartki świąteczne. Już jesteście... Po jajku czekoladowym. Tak, i już jesteście przygotowani prawie, że do świąt. Witam wszystkich jeszcze raz, tak? Witam członków Stowarzyszenia Harmonia. Dziękuję za piękne życzenia i... oknie jest taki koszyczek, proszę pokaż, tak? Bo to jest właśnie prezent od Stowarzyszenia Harmonia. Ale ładnie. Dziękujemy. Dzień dobry wszystkim. Jesteśmy tutaj ze Stowarzyszenia Harmonii w Policach. Chciałbym wszystkim tutaj podziękować za miłe przyjęcie. No i życzę smacznego. Dziękujemy. Dzień dobry. Jesteśmy Harmonia no, z Polic, stowarzyszenie grupy no, ludzi, którzy naprawdę potrzebują pomocy tam. Tak samo jak u Państwa. I zbliżające się święta odwiedziliśmy Państwa, żeby zobaczyć, jak Państwo ogromnie tutaj przyjaznych częstują się posiłkiem. No i co można życzyć smacznego i wesołych świąt, żeby było Państwu bardzo miło w rodzinie i żeby Państwo miało, no, nie wiem, tutaj z nami gość przepiękne, no to znaczy, że jesteśmy z Państwem tutaj, tak chwilę. Dziękujemy. Jesteśmy zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem, odwiedzamy się nawzajem, nie tylko w takich uroczystych chwilach. Witamy również pana prezesa klubu graffiti, pana Andrzeja Bociecha wraz z żoną. Witamy serdecznie. Również jest to nasza zaprzyjaźniona organizacja, wspólnie działamy i już w ten piątek, kto ma ochotę i znajdzie czas, o godzinie 12 będzie ognisko tutaj na osiedlu Bukałem. Także serdecznie zapraszamy. No i cóż, w takim razie życzę wszystkim smacznego, ale zanim zaczniemy spożywać te wszystkie pyszności, które sami przygotowaliście, bo ja niestety kupiłam tylko słodycze w sklepie, to poproszę Mariusza, który napisał wiersz właśnie, własny wiersz z tej okazji tego spotkania. Zapraszam. Thank you.
tytułem Moc Wielkanocy. Moc prezentów od zajączka, niech wyklują się kurczątka, niech jajeczka będą malowane, a nasze miny roześmiane. Idą święta zmartwychwstania, radosnego oczekiwania. Niech Wielkanoc będzie radosna, a wraz z nią przyjdzie pogoda w sercu i na dworzu wiosna. Rodzinnego świętowania i godnego ich przeżywania. Niech ludzie obdarzają się wzajemnie miłością i emanują między sobą wielką radością. Tego każdemu życzymy na te nadchodzące święta wielkanocne, aby dla naszej duszy były niezwykle owocne. Życzymy przede wszystkim także zdrowej miłości, niech na te święta w sercach naszych uśmiech piękny zagości. Kochajmy się więc i szanujmy, i piękny Wielkanoc świętujmy. Wesołego Alleluja dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Mariusz. Przepiękny wiersz jak zwykle. Złożyłeś życzenia. W związku z tym ja już niewiele mam do zrobienia. Tylko życzę wam smacznego. Dziękuję. Kubeczki dać? Co to jest? To jest drożdżowe? Według przepisu, a nie wiem. Ale świetne. Nie, ale ja nie jem za Wielkanoc, nie jem. Nie, nie, nie. No to pani Ula, to jest raz. Grup może być maksimum 15 i w każdej grupie muszą być 4 osoby, nie mniej, nie więcej. Macie 2 minuty na uformowanie 4 osób. A zaraz wyjaśnię zasady. No, to 2 minuty macie, żeby uformować 4-osobowe grupy. Wyglądać w telefony komórkowe. Jeśli ktoś zostanie na tym przeze mnie przyłapany, jego grupa od razu zostaje zdyskwalifikowana. Zaraz rozdam każdej grupie quiz wielkanocny z 15 pytaniami. Na górze kartki trzeba wymyślić i wpisać nazwę grupy, a niżej napisać imiona wszystkich uczestników danej grupy. Odpowiedzi proszę zaznaczać kółkiem. Są 4 możliwe odpowiedzi: A, B, C i D. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Od momentu rozdania kartek wszystkim grupom będziecie mieli 30 minut na napisanie odpowiedzi. Po 30 minutach zbieram kartki od wszystkich grup i podliczam punkty za prawidłowe odpowiedzi. Grupa, która uzyska najwięcej punktów, wygrywa 4 nagrody. Dla każdego z uczestników grupy po jednej nagrodzie. Uwaga, w przypadku równej liczby punktów różnych grup za pierwsze miejsce będzie dodatkowe pytanie jako dogrywka. Jedna osoba z każdej drużyny będzie mogła brać udział i kto po przeczytaniu dodatkowego pytania pierwszy podniesie rękę i odpowie prawidłowo, tego drużyna wygrywa. Powodzenia, a teraz rozdam quiz. I to co z każdej grupie? Każda grupa niech się nazwie każda grupa. Po zebraniu wszystkich kartek przeczytam prawidłowe odpowiedzi, a później podliczę punkty i za jakieś i później będzie za jakieś 15-20 minut ogłoszenie wyników. Święto Lejka to a lany poniedziałek. Trzecie, Wielkanoc obchodzona jest zawsze w
B. Pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca. 4. Topienie Judasza odbywa się w D. Wielką Środę. Tego drużyna wygrywa. A jak odpowie nieprawidłowo? To wtedy można próbować, a co mam drugie pytanie? W jaki dzień tygodnia zaczyna się triduum? Triduum. Trzeba podnieść rękę. Triduum. Przemek był pierwszy. Czwarty. Dobrze, to prawidłowa odpowiedź. Wygrali wojownicy więzi. To zapraszam.